Podsumowaliśmy dotychczasowych 19 kolejek sezonu 2014-2015. Zestawiliśmy te dane z analogicznymi danymi za pierwszych 19 kolejek poprzedniego sezonu. No i wyniki są więcej niż zadowalające, bo we wszystkich tych kluczowych elementach wyniki bezpieczeństwa są dużo lepsze. Wyraźnie spadają współczynniki pokazujące występowanie takich najbardziej negatywnych zjawisk, takich jak przemoc fizyczna, czyli bijatyki, bójki na stadionie, zachowania o charakterze jawnie rasistowskim. Również oddzielna grupa zdarzeń, mniej może bezpośrednio niebezpieczna, ale również stanowiąca problem z punktu widzenia bezpieczeństwa, czyli pirotechnika. We wszystkich tych trzech takich najważniejszych kryteriach mamy wyraźny spadek liczby incydentów. Jednym z elementów, na które zwracamy uwagę, jest współpraca z ministerstwami i z wojewodami. Jednym z takich ministerstw, które opiekuje się kwestią bezpieczeństwa na stadionach jest Heraklasja, jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, gdzie wojewodowie są przedstawicielami rządu w terenie. To wojewodowie mają prawo zamykać stadiony czy trybuny na podstawie artykułu 34 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Z tego artykułu przez ostatnie 6 miesięcy nie korzystali. W związku z tym chcieliśmy także porozmawiać o tej sytuacji z panem ministrem Halickim, który ocenia współpracę z Ekstraklasą i jej klubami jako wysoki poziom. Zarówno te działania administracyjne, prewencyjne, których mam nadzieję w ogóle nie powinno być, jak i te o charakterze represyjnym, czyli w konsekwencji wydarzeń, mam nadzieję, że należą do przeszłości, no ale mam nadzieję, to nie jest gwarancja. Do rozsądku wszystkich uczestników tego procesu należy się odwołać i myślę, że to leży w interesie wszystkich. Powinniśmy, a mamy świetną infrastrukturę, bezpieczne stadiony, nowoczesne, powinniśmy wykorzystać tę szansę także dla tworzenia znakomitych widowisk sportowych z udziałem jak największej ilości widzów.